Cześć! Witam Was serdecznie w kolejnym materiale. Tym razem będzie to unboxing komiksów i mang, jakie zakupiłem w pierwszej połowie marca 2023 roku. Takie paki czekają. Kilka rzeczy jest bez opakowania, bo przyszły gdzieś tam w międzyczasie albo były zakupione stacjonarnie. No i co? Idziemy do stołu, ja to wypakuję, pokażę Wam, co kupiłem i pokrótce opowiem dlaczego oraz o tych poszczególnych pozycjach. Zapraszam serdecznie. No dobrze, to w takim bądź razie zacznijmy od Sakamoto Days, tom trzeci już. Oczywiście jest to manga od wydawnictwa Studio JG. Kupiona w Empiku z 20% rabatem. Mnie ten tytuł bardzo się podoba. Jest to dynamiczna, pełna akcji, rozrywka z dużą dawką humoru, z ciekawie nakreślonymi postaciami, różnego rodzaju antagonistami o dosyć nietypowych mocach czy też umiejętnościach. Sami główni bohaterowie też się do takich zaliczają. Jakby nie spoilerując tutaj, a tyle co mogę Wam powiedzieć. Bardzo też ładne jest wykonanie graficznie tych okładek i grzbietów. Świetnie się to prezentuje. Mnie ta seria się bardzo podoba. Więc będę sięgał po kolejne tomiki. A dalej mamy Eden, tom 8. Ja tej mangi póki co nie czytam. To oczywiście jest wydawnictwo Kotori. Troszkę do mnie przyszła z taką pognieczoną tą obwolutą. Jest to świat niedalekiej przyszłości, gdzieś na przełomie XXI-XXII wieku. I populacja została tutaj przerzedzona, że tak powiem, przez jakiś wirus. Państwa rywalizują o władzę, trwa walka w takim, powiedzmy, wyniszczonym świecie i groźba kolejnego ataku tego wirusa. Jak zacznę czytać i skończę, podzielę się pewnie opinią. Został chyba 9 tom jedynie do wydania i seria się zakończy. A dalej mamy nowość od wydawnictwa Egmont Klubu Świata Komiksu w ramach oczywiście wydawnictwa Marvel Fresh. Może powinienem to pokazać tak. To jest X-Men, Świt X oraz Świt X. Tutaj mamy New Mutants. To nie ma chyba jako takiego podtytułu, po prostu jako X-Men. Seria zapoczątkowana komiksem Root X Potęgi X i podobno bardzo dobra. Jest to oczywiście standardowe wydanie miękkookładkowe ze skrzydełkami. Pokażę Wam tutaj kilka przykładowych plansz. Dorysowane jest to jak takie standardowe superhero, ale bardzo ładnie, podoba mi się. Jeśli nie wiecie, jak czytać całą tą serię, to Klub Świata Komiksu opublikował, powiedzmy, taki przewodnik, jak należy po to sięgać, bo New Mutants to jest taka seria poboczna, taka odnoga, po którą można sięgnąć opcjonalnie, nie jest ona wymagana do tego, żeby w pełni jakby cieszyć się tą opowieścią. Odpowiada za to pan Hickman, Jonathan Hickman, który jest bardzo chwalony za tą serię. O, zobaczcie, fajnie. Ciekawa postać, kompletnie mi nieznana. Jest bardzo chwalony za tę serię, także polecam sięgnąć. Innymi komiksami od Jonathana Hickmana wydawanymi w Polsce jest Fantastyczna Czwórka, która też zbiera bardzo dobre oceny. Także Świt X, X-Men oraz Świt X New Mutants. Dwa kolejne tomy i w planach są już następne. A dalej mamy baśnie. Tutaj mamy jeszcze folię. Zapomniałem ją wcześniej zdjąć. Baśnie, które zostały teraz wznowione
Podczas Międzynarodowego Festiwalu Komiksu i Gier w Łodzi padło pytanie, czy będzie wydanie zbiorcze. Nie będzie, ponieważ na rynku jest jeszcze bardzo dużo dostępnych tomów, tych właśnie miękko-okładkowych. To jest w ogóle takie wydanie bez skrzydełek, bo to, co jest dostępne na rynku, to są stare tomy pod szyldem Vertigo. No i troszkę miałem tutaj wątpliwości. Oczywiście tutaj już mamy DC Black Label. Ja posiadam część tych starych tomów. To jest tom trzeci, który był długi czas niedostępny. W końcu udało mi się go dostać. Zakupiłem go chyba w Świecie Książki. Oni w ogóle się tam walnęli, bo pomylili cenę okładkową. Tutaj jest 69,99. Oni na stronie podali inną cenę. Ja kupiłem ten komiks naprawdę w bardzo przyzwoitych pieniądzach. Właśnie to jest taka, z tego co mi wiadomo, bo ja jeszcze tego nie czytałem, nie chciałem w ogóle tego zaczynać, bo tak jak mówię, nie miałem tego trzeciego tomu. W sumie mam tomów chyba już w tej chwili 9 łącznie z tym, więc gdzieś tam trochę jeszcze zanim skompletuję całość i będę mógł sobie po to sięgnąć. W ogóle to jest fajnie wydane, bo to jest papier taki offsetowy. Więc spoko. Taka wersja baśni bardziej dla dorosłych, z tego co się orientuję. I byłem zachęcany, bardzo dużo pozytywnych opinii ma ta seria, więc postanowiłem po to sięgnąć. I wiem, że Egmont ma w planach jakąś kontynuację z jednym z głównych bohaterów. A dalej nowość również, tym razem od wydawnictwa Sonia Draga i Nonstop Comics, czyli Pewnego Razu we Francji. Mówię nowość, ale jest to nowe wydanie komiksu, które dawniej był wydawany przez wydawnictwo komiksowe bodajże. Wydawnictwo komiksowe inaczej wydawało ten komiks. Tutaj mamy dwa tomy w jednym. I kolejne takie dwa tomy zostaną wydane, już są zapowiedziane. Będą w drugim półroczu 2023 roku. Bardzo ładne wydanie, w twardej oprawie, lekko takim powiększonym formacie. Jest to komiks opowiadający historię pewnego Żyda, który ucieka, wydaje mi się, do Francji. Od razu tak, ucieka do Francji i w tej Francji prowadzi biznes. No zresztą tytuł jest Pewnego Razu we Francji. Prowadzi tam biznes taki chyba złomiarski. No i on zaczyna prowadzić jakąś kolaborację z okupantami. Ogólnie stara się utrzymać jakby na powierzchni swoją firmę. Ma to taki charakter mafijno-kryminalny. Także bardzo moje klimaty, zresztą kreska też jest bardzo przyjemna. Jeśli jesteście fanami gry komputerowej Mafia, to proszę bardzo, powinniście się tutaj czuć jak ryba w wodzie. O właśnie, tutaj zaczyna się rozdział drugi, więc podejrzewam, że to jest ten drugi tom. I fajnie, że Nonstop Comics tak to wydało. Kolejne, to co zostało zapowiedziane, też tak będzie zrobione. Nie wiem, ile w sumie ma być tych tomów, czy to się zamknie w dwóch takich jak to. Spoko, bardzo przyjemna rzecz, myślę. Teraz mamy taką mniejszą paczkę. Będzie to paczka ze Smyka. Jeśli oglądaliście któryś z moich wcześniejszych filmów, to wiecie, że zacząłem kupować komiksy z Torgalem. I zrobiłem ostatnio film właśnie dotyczący, dlaczego w ogóle po tego Torgala sięgnąłem, czemu chciałem spróbować. Moja taka opinia po przeczytaniu trzech pierwszych tomów. Mi się skleiło. No i była okazja, kupiłem tom kolejny. Już widzę, że będę go reklamował, bo takiego tomu nie chcę. Tak mi się wydawało, że właśnie jest uszkodzony. No to niestety Smyk się nie popisał. Jak widzicie, dali karton, ale mam wrażenie, że zarówno tutaj
coś jest na dole rozwalone, ale to tu na górze to jest tragedia, nie? No szkoda, że tak to zrobili. No, może to nie będzie żaden spoiler, pokażę tylko, jak ten Torgal wygląda. Tutaj znowuż też mamy ten świetny offsetowy papier. To pod kątem wydania naprawdę bardzo ładnie to jest wydane. No jestem zły, że ten komiks przyszedł w takim stanie. Co prawda nie mam jeszcze tomu 4 i 5. Zamówiłem je, czekam na paczkę. Nie, no mocno to jest rozbite. To jest bardzo mocno rozbite. Do reklamacji to jest na pewno. I teraz przechodzimy do jednej z większych paczek, które są. To jest paczka z Egmontu. Zamówiłem gdzieś końcem lutego, była promocja w sklepie Egmontu właśnie na komiksy z linii wydawniczej DC Deluxe. I tym sposobem zostałem posiadaczem Superman amerykański obcy. Jak wiecie, też wspominałem o tym w jednym z moich materiałów dotyczących komiksu Superman na 4 pory roku. Superman nie jest jakąś mi bardzo bliską postacią z uniwersum DC, ale jest parę takich komiksów, które właśnie chciałem kupić, bo słyszałem, że są dobre. No, nie chcę się tutaj to otworzyć tak, jak ja bym sobie życzył. Jednym z tych komiksów właśnie jest Superman amerykański obcy. No, a ponieważ była okazja, no to komiks sobie nabyłem. Okej. Tak jak to standardowo dla tej linii wydawniczej, mamy tutaj obwolutę. Na obwolucie, na skrzydełku wypisane są inne komiksy z serii. Tutaj mamy tłoczenie. Komiks prezentuje się następująco. To jest jakaś taka alternatywna historia Supermana, ale podobno jest bardzo dobra. Nick Dragota, Jimmy Lee Edwards oraz Joel Jones i kilka innych jeszcze osób odpowiadających za tą serię. To jest jakaś taka rozkładówka. Proszę bardzo, mamy tutaj innych bohaterów, niezwiązanych chyba bezpośrednio z Supermanem. Tak to wygląda, ładna kreska. Myślę, że będę zadowolony z tej lektury, na pewno z samego zakupu, bo była dobra okazja. Natomiast dalej mamy Zagładę Gotham, Batman. To jest takie skrzyżowanie Batmana z uniwersum Hellboya. Podobno tak to wygląda. Komiks ten był już u nas dostępny, wyprzedał się. To jest nowe wydanie od Egmontu. Nie wiem, czy oni coś tutaj zmienili w tym wydaniu, czy nie. No i właśnie to jest, tak jak wcześniej, obwoluta. Ładnie wytłoczona Zagłada Gotham. A tutaj mamy cenę okładkową 89,99. Ja gdzieś na te komiksy był rabat około 50%, tutaj 95 zł bez grosza. Za rysunki odpowiada Mike Mignola, czyli właśnie autor Hellboya. No i prezentuje się to następująco. Troszkę strony są posklejane. Czy będzie tu lovecraftowski klimat? Czy będzie tutaj klimat typowo piekielny?
Myślę, że trochę jednego i drugiego. Zobaczymy, zapoznamy się i wtedy może podzielę się opinią. Dalej mamy Batman Gothic. Jak już była promocja na te DC Deluxy, no to po prostu postanowiłem pouzupełniać sobie trochę tego, czego mi jeszcze brakuje, a co chciałem tak czy inaczej mieć. No i właśnie dlatego ten komiks też się tutaj w tych zakupach pojawił. Jakoś w niezbyt sprzyjającym miejscu jest zgrzana ta folia. Muszę się tak trochę zmęczyć. Okej. Okay. Ten komik jest troszkę chudszy. Też bardzo ciekawa grafika na grzbiecie. To przypomina mi chyba alternatywną polską okładkę dla Batman Świat. Sam komiks prezentuje się następująco. Nie wczytywałem się, o czym jest historia opowiedziana w tym komiksie. Natomiast jedynie tyle, że jest to jeden z tych komiksów, które warto sobie poznać z tej linii wydawniczej. Więc z miłą chęcią sprawdzę. O, bardzo taki klasyczny ten Batman. Strój, wygląd jego, uszka te nietoperze. Następnie mamy Batman Czerwony Syn. Przepraszam, oczywiście Superman Czerwony Syn. Jeszcze uderzyłem w statyw i się tu kamera zaczęła wywracać. Bardzo nieszczęsne jest to foliowanie. O, tutaj trochę łatwiej idzie. Też kolejny z tych komiksów z Supermanem, które podobno są dobre. To jest alternatywna wersja Supermana od Marka Millara. Kiedy to Superman zamiast zostać synem Ameryki, zostaje synem Związku Radzieckiego. Jestem bardzo ciekaw, co tutaj autorzy zaproponowali, jak chcieli tą historię opowiedzieć. Będzie tu pewnie wielki kult. O, ale mamy tutaj też takie bardzo kryminalne sceny. Dziwne rzeczy. No dobrze, bardzo chętnie to sprawdzę. Nic tu nie jest uszkodzone, chyba nie. I ostatnia zamówiona pozycja od wydawnictwa Egmont, czy ze sklepu Egmontu, w ramach właśnie tej linii DC Deluxe, to jest Batman Rozbite Miasto. To już jest taki troszkę, widzę, grubszy tomik. To ostatnie dwa były troszkę cięższe. Temu bliżej do tego amerykańskiego obcego. Brian Azzarello i Eduardo Rizzo. Ciekawa grafika tego Batmana. O, taki nuarowskie sznyty, czarno-białe. Wygląda jak Sin City, taki wstępniak, ale później już mamy kolor. Widzę, że posklejane troszkę jest, albo to kwestia grzbietu. Fajnie przygotowane zarówno ilustracje, jak i taki koncept pomiędzy poszczególnymi opowieściami. O, właśnie takim motywem z białymi wstawkami i tak dalej. Zobaczymy, poczytamy. I przechodzimy do ostatniej paczki. Paczki
tanio książkowej. Może przesunę to tutaj na bok i będę wyciągał po kolei. Dla waszej informacji były oczywiście zakładeczki, tekturki tam trochę nadawali do środka. Pierwszy z komiksów, Liga Niezwykłych Dżentelmenów, Burza, komiks cały, bez uszkodzeń. To mi się podoba. Które to jest wydanie? Czy to jest nowe wydanie? Chyba nie. Ja myślę, że to jest dostępne jeszcze to stare wydanie. Bo Egmont teraz niedawno dodrukowywał część rzeczy. Właśnie z Ligi Niezwykłych Dżentelmenów. No mam dwa pierwsze tomy plus czarne akta. No i wiadomo jakby, że chciałbym z kolei zebrać całość, skompletować sobie wszystkie te tomy. Więc zakupiłem też czwarty tom Burza. Oczywiście komiks Alana Moore'a o tytułowej Lidze Niezwykłych Dżentelmenów. Sporo tu widzę, będzie też czarno-białych fragmentów, w ogóle tak w przeciwną stronę, bardzo fajnie. O, tu jakaś psychodela 3D. Zapowiada się to na bardzo szalony komiks. No, musiałem ten karton ściągnąć, bo by mi tu spadł. Już myślę, widzicie, co jest następne. Następny jest Liga Niezwykłych Dżentelmenów stulecie. Grubiutkie. Grubiutkie te komiksy. Liga Niezwykłych Dżentelmenów, tom trzeci, stulecie. Tutaj mamy lakier wybiórczy też, tak? Fajnie zrobiony. Bardzo przyjemne są też te wklejki. Kontynuujemy przygody bohaterów z Ligi. Proszę bardzo. Takie dziwności tutaj nam Alan Moore serwuje. Trzeba się za to wziąć i zacząć to czytać. A dalej mamy Departament Prawdy. To już jest tom trzeci tej serii. Departament Prawdy, czyli komiks wydany przez wydawnictwo Nonstop Comics. Komiks w miękkiej oprawie, bez skrzydełek. A uważam, że dobrze, że oni to tak wydają. Cena tych komiksów jest dzięki temu bardzo przystępna. To jest okładka Soft Touch. Oryginalnie Image. Całkiem pokaźny, grubaskowaty taki. O, ciekawe ilustracje. Czy tu są różni? Czy to nie jest? A wygląda to jak... Aha, scenariusz James Tynion, a rysunki tutaj mamy robione przez bardzo różne osoby. No okej. Okay. Ale graficznie ten styl mi odpowiada. Kurczę, wygląda to momentami jak jakiś Daniel Klaus. No ciekawie. Będzie ciekawie. Okej. Okay. Dalej jeszcze nadrabiając troszkę zaległości, trochę takie stare tytuły. To co ja też podkreślam co jakiś czas. Słuchajcie, ceny komiksów aktualnie są wysokie. Jeśli lubicie komiksy, nie macie kasy na nowości, kupujcie stare rzeczy, których nie macie, które naprawdę wychodzą w bardzo przystępnej cenie. Zobaczcie, okładkowo 79,99 zł, ten komiks nie dałem, wydaje mi się, że około 50 zł. Więc myślę, że to jest naprawdę bardzo dobra cena. Komiks w twardej oprawie, dzisiaj taki komiks w Egmoncie kosztowałby, myślę, że ze 100 na okładce, albo lepiej.
fajnie zilustrowany komiks superbohaterski. Podobno te kryzysy to są takie zmieniające uniwersum wydarzenia i nie do końca, to znaczy jedni są ich fanami, a inni nie do końca chcą to czytać. Ja kupiłem parę takich komiksów po to właśnie, żeby się przekonać. No, ładnie to wygląda. O, proszę. No chociażby dla takich ilustracji pingwina, to fajnie, że ten komiks mam. Teraz nowość, marcowa nowość od wydawnictwa Team of Comics, czyli Sylwestre, William Wagner. Komiks wydany u nas w miękkiej oprawie ze skrzydełkami, oczywiście kolorowy. Komiks prezentuje się tak, bardzo nietypowy pod kątem ilustracji. Nie ma tutaj klasycznych dymków tak dużo, jak to jest w normalnym komiksie. Dużo jest tu takich jakby narracyjnych tekstów wpisanych po prostu w karty komiksu. Ciekawa rzecz. Bardzo jestem tego ciekaw. 79 zł na okładce. Zobaczymy. Coś, czego miałem nie kupować, ale ostatecznie przekonały mnie recenzje różnych osób. Hotel na skraju lasu, Magdalena i Michał Hincza. Jest to debiut tych autorów. Komiks wydany przez wydawnictwo Kultura Gniewu w miękkiej oprawie bez skrzydełek z bardzo mrocznymi ilustracjami. Jakaś taka tajemnica, trochę jakby horror, trochę taki thriller. Tutaj się buduje nastrój takiego właśnie komiksu. Zobaczcie na tą kreskę. Wygląda to trochę przerażająco. Hipnotyczny, niepokojący debiut polskich autorów. Podobno już pracują nad, nie wiem, czy kontynuacją, czy jakąś kolejnym komiksem, nazwijmy to tym uniwersum. Zobaczymy. Pięknie wykonana okładka. Na pewno to widzicie, jak się to mieni, ten deszcz spływający jakby po niej. Super sprawa. Dalej jeszcze mamy jeden komiks, nowość od wydawnictwa Team Off, czyli Falowanie słabości do Tiny Dave'a Coopera. Będę chciał niedługo to przeczytać i pokazać wam wszystkie trzy komiksy, które posiadam tego autora. Komiks tylko dla dorosłych. Wszystkie osoby, które nie czują się dorosłe, proszę o zamknięcie oczu. Z tego co wiem, w tym komiksie jest dużo bezeceństw, dużo takich erotyczno, powiedzmy sobie, narkotycznych rzeczy. O, mamy tu jedną z przykładowych stron, które chyba były publikowane przez wydawcę, więc myślę, że ojej, grubo się tu dzieje. Z tego co wiem, główny bohater szuka kogoś w rodzaju modelki i no właśnie, zaczyna się taka dziwna, toksyczna relacja, bo ta modelka, jak widzicie, nie jest wcale jakąś urodziwą modelką, więc będzie dosyć nietypowa. Jestem bardzo ciekaw tego komiksu. I ostatnia już rzecz, ale jakże okazała kobyła. Toshiro, wydanie zbiorcze. Ponad 300 stron. Zobaczcie, jaki to jest paślak. Clarence Waterspoon. To jest... to nie jest oryginalne nazwisko, a jedynie pseudonim, pod którym ukrywa się autor. Janusz Pawlak, jeśli dobrze pamiętam. Zobaczcie sobie, tutaj jest... Znowu duży komiks i znowu mamy potrącenie statywu. Tutaj jest sporo takich pomniejszych opowieści. Opowieści, które powstały właśnie z tym głównym bohaterem, jakim jest Toshiro. Toshiro jest takim mechanicznym samurajem. Nie wiem, czy można go nazwać robotem.
To jest samuraj zamknięty w jakby stalowym. Nie wiem, czy on ma głowę ludzką. Trudno mi jest powiedzieć, ale pięknie jest to zilustrowane. Rewelacja. Ja znam jedną z tych historii. Mam wydanie Kultury Gniewu. Właśnie takie większe, bo tutaj jest kilka krótszych, dłuższych historii. Świetne są te rysunki. Rysunki są po prostu bombowe. Jeśli chcecie kupić sobie tego typu komiks pięknie ilustrowany, kupcie to Shiro. Ja na pewno zrobię porównanie tych dwóch tomów. Komiks tylko dla dorosłych, bo tutaj jest bardzo brutalnie. Dużo krwi, której nie będzie widać, bo będzie czarno-biała. Nie ma tutaj ceny na okładce. Nie wiem czemu. Nieważne. No dobrze, tyle. Za chwilę podsumowanie. Zatem, przechodząc do podsumowania tego unboxingu, wielka, ciężka wieża z komiksów i mang tak się prezentuje. Wszystko to, co wyciągnąłem z tych paczek i to, co wcześniej kupiłem gdzieś stacjonarnie. Dużo od Egmontu, kilka pozycji od wydawnictwa Timof, od Kultury Gniewu, od Nonstop Comics, mangi od Kotori, od Studia JG, Toshiro od Ongrysa. Także naprawdę bardzo fajne lektury. Podzielcie się ze mną w komentarzu tym, co wy kupiliście w kwietniu, może wcześniej, w marcu, jakie komiksy czytaliście w ostatnim czasie, co polecacie, czego u mnie na przykład nie ma. Też chętnie bym się dowiedział. Niebawem majówka, zostały nam 2 tygodnie do długiego weekendu, jeśli też możecie sobie na taki pozwolić. Więc zapowiada się gorący okres. Ja w najbliższym czasie planuję skończyć czytać mangi do topki, więc tego możecie się spodziewać na pewno w ten drugi majowy weekend, że taki materiał się pojawi. Oprócz tego jest masę innych rzeczy, które czytam, urozmaicam sobie. Jak widzicie, w tym unboxingu jest bardzo różnie, bardzo dużo różnorakich tytułów. Ode mnie to tyle w tym materiale. Dzięki serdeczne za oglądanie. Dziękuję wszystkim subskrybentom, którzy przybywają do mnie i chcą oglądać moje materiały. Dziękuję wszystkim, którzy są tutaj od samego początku, udzielają się w komentarzach, za całe wsparcie. No i co? Działamy dalej. Do następnego materiału. Na razie. Cześć. Jeszcze szybki bonus. Nagranie z ręki. Akurat wracam z Empiku, odebrałem 10 tom Torgala. Tak się pięknie prezentuje. Powiem wam, że jestem zajarany tą serią. Oczywiście to jest twarde wydanie, 10 tom. Kraina QAK. Co jest najciekawsze? Komiks trafił do punktu odbioru w salonie Empik bez żadnego opakowania. Postaram się, żeby to było widać. Nie ma na nim śladu jakichkolwiek uszkodzeń. Stan jest bardzo dobry. Czyli można. Smyk nie potrafił zapakować w kartonik, żeby przyszło całe, a Egmont potrafił, a Empik potrafił wysłać w taki sposób, że w nic nie zapakowali, jest całe. No, to taki drobny bonus prosto z samochodu, wracając ze sklepu. Na razie!